Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, dzisiaj przedpremierowo zagramy sobie w najbardziej oczekiwaną przeze mnie grę, jeśli chodzi o kategorię wyścigi i gry indie, a jest to gra Drive Rally od polskiego studia Skalisza, które wcześniej właśnie wydał chociażby grę Drive, którą ogrywałem na swoim Twitchu. Była to gra, która wyszła na telefony, tablety, ja grałem na Switchu w tą gierkę. Bardzo podobna stylistyka jak właśnie Drive Rally, tylko tam po prostu sobie jeździliśmy, zbieraliśmy takie monety, a tutaj mamy arcade'ową grę rajdową, co na pewno wielu z was tutaj może zaciekawić, tym bardziej, że jak tylko ta gra została zapowiedziana, pojawił się wokół niej spory hype. Ja mam dostęp do demka dzięki twórcom tej gry, a demko oficjalnie będzie dostępne od poniedziałku, tak więc będziecie sobie też mogli sprawdzić właśnie ten tytuł, a myślę, że warto. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do trybu kariery. I tutaj, jak widzicie, na ten moment możemy sobie tylko wziąć taką tutaj drużynę. No i zobaczcie, że gra naprawdę wygląda niesamowicie stylistycznie. Mamy te informacje. Zanurz się w ekscytującym rajdzie leśnym Halsberg, podczas którego kierowcy poruszają się po gęstych lasach i krętych leśnych drogach, sprawdzając swoje umiejętności na tle natury. Jak widzicie, nie tylko gameplayowo gra bardzo ładnie, tak artystycznie wygląda, ale też w samym menu, jak jesteśmy już, to też zobaczcie, jak to wszystko naprawdę cudownie się prezentuje. Też powiem wam, takie moje pierwsze skojarzenie to Dirt 2. Tam mieliśmy taką przyczepę, takiego kampera, gdzie mogliśmy sobie wejść, właśnie powybierać różne wyścigi. Bardzo mocno tutaj stylistycznie mi to właśnie nawiązuje do Dirta 2, ale dobra, lecimy. Gramy sobie oczywiście na padzie, można też grać na klawiaturze. Gra, z tego co wiem, będzie i na PC-cie, i na konsolach. Bez względu na jakiej platformie będziemy chcieli pograć, będzie taka możliwość. No jak widzicie, stylistycznie ta gra wygląda rewelacyjnie. Na pewno wiele osób będzie ją sobie tutaj porównywało do takiej gierki Art of Rally, która niedawno była na Epiku z Afriko. Natomiast tutaj zdecydowanie bardziej podoba mi się jakby ten punkt widzenia na auto. Mamy oczywiście też możliwość jechania sobie z kamery z wnętrza, są tylko dwie na ten moment do wyboru. Natomiast dość dużo bardziej wolę grać sobie z tej perspektywy. Warto też sobie posłuchać. O kurde, nie wyrobiłem. Zastanawiałem się, w którym kierunku jechać, bo na tej mapce jeszcze nie jeździłem, a niestety nie słyszę pilota, bo go zagłuszam. I napisów też nie widzę, bo mam w tym miejscu mikrofon, ale zwracajcie też uwagę na komentarz pilota, bo jedną z ciekawszych rzeczy, jaką ta gra będzie oferowała, to właśnie dosyć taki humorystyczny komentarz pilota w niektórych momentach. Tak więc sobie zerkajcie. Gra jest po polsku, natomiast nie będzie dubbingu, jeśli chodzi o pilota, w sensie polskiego w ogóle pilota, i też te komendy pilota nie są przetłumaczone, nie? Ale nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, jakim my autem jedziemy, bo na start mamy do dyspozycji Poloneza. Będą naprawdę bardzo fajne auta rajdowe. Nie wiem jeszcze jakie, ponieważ sobie tylko taką szybką rozgrywkę odpaliłem. Tamte auta były zasłonięte i była informacja, że muszę zdobyć wszystkie osiągnięcia w grze, aby te furki były mi ukazane, ale znaczy jak tutaj jadę, to kojarzy mi się taka seria, którą dla was kiedyś robiłem, Firewatch. Tam też była niemalże identyczna stylistyka. Gra oczywiście jest arcade'owa, nie ma tutaj mowy o jakimś simcade'zie. To jest czysty arcade, ale dający mnóstwo frajdy. Nie tylko, wiecie, wizualnie ta gra jest przepiękna, ale też... Okej, czyli zająłem pierwsze miejsce, ale to jest jakby grając z botami, tak? Rozumiem. A globalnie 39. No grają na razie jacyś twórcy internetowi tylko w tą gierkę na ten moment. Okej, mam jakąś notatkę pilota, jak widzicie. Na tym etapie mieliśmy zapierający dech w piersiach moment, w którym prawie przegapiliśmy kluczowy zakręt. Szybki refleks i zdecydowane działanie kierowcy, to o mnie, uratowały sytuację, co świadczy o jego umiejętnościach pod presją. Było to stresujące, ale ekscytujące. Doświadczenie, które... Kurczę, są takie małe napisy.
które podkreśliło nieprzewidywalność wyścigów rajdowych. Wyścigów rajdowych, nie brzmi to zbyt dobrze. A, czyli mamy ponownie Niemcy, tak więc chyba będą po prostu trzy odcinki rajdu Niemiec do dyspozycji. Czyli tak ten notes mi sugerował, nie? Że tam były takie trzy zakładki. Spodziewałem się trzech odcinków, ewentualnie trzech rajdów, ale pewnie jest to też wycinek pełnej wersji gry, co za tym idzie. No, będziemy musieli przez wszystkie etapy w danym kraju przemknąć, aż pojawi nam się nowy kraj. Muszę też chyba płynnie w te zakręty wchodzić, bo jeśli tego nie robię, to samochód mocno zwalnia. Ale też fajne jest to, że mamy taki polski akcent, nie? Pierwsze auto i Polonez. Wiem, że będzie Audi Quattro, będzie Peugeot. No, oczywiście auta nie są na licencji, więc tam mają zmienione nazwy. Nie wyglądają tak, wiecie, 1:1. Chociaż raczej tego nie bierzcie na poważnie, bo no nie są identyczne, ale są do złudzenia podobne, nie? Tak więc tutaj każdy od razu, jak zobaczy samochód, to będzie wiedział, cóż to za legendarna rajdówka. Jestem zdziwiony, że do tej pory nikt nie nagrał, przynajmniej jak nagrywam, w momencie kiedy nagrywam dla was ten materiał, nikt z dużych twórców nie nagrał o tej grze żadnego filmu, a jestem tym zdziwiony, bo jak widziałem jakieś artykuły, zapowiedzi tej gry, to hype był naprawdę przeogromny. Aj, nie wyrobiłem. A, to jest ten etap z szybkiej gry, kojarzę ten pociąg, jak to pierwszy raz zobaczyłem, to byłem w szoku, że takie smaczki tutaj też się pojawiają. Od razu banan na twarzy się pojawia. Aj. No tu już jest ciaśniej, trzeba uważać tutaj na te pobocze, bo jak się w nie wpadnie, to od razu zachowanie. Nie wiem, jak tam stoimy z czasem, bo mówię, mikrofon mi to zasłania. Mam nadzieję, że to zobaczę, jak wyglądamy czasowo. Dobra, na minusie 3 sekundy. Jest dobrze. Ale mówię, ten odcinek już jechałem. A i tak wyrżnąłem, jak widzieliście. O kurde, nie. O, w ostatniej chwili zauważyłem ten zakręt, bo ani nie słucham pilota, ani tych napisów nie widzę. Ja tak głośno gadam, że go zagłuszam. Ale udało się w ostatniej chwili, ale bym to zepsuł. Dobra. Będzie pewnie pierwsze miejsce. Tak, jest pierwsze. A w światowym 29. Okej, okay, jest lepiej niż wcześniej. A, czyli jak widzicie, mamy tutaj dopiero pierwszą stronę zapełnioną, więc może to inaczej będzie wyglądało niż początkowo myślałem. No i mamy dodatkę pilota. Wyścig rozpoczął się od przypływu energii. Ostre zakręty na etapie pierwszym wymagały precyzyjnej nawigacji, którą wykonaliśmy bezbłędnie. Skupienie kierowcy było wyjątkowo, co nadało pozytywny ton. Oj, troszkę tutaj oszukuję w tych notatkach. Troszeczkę oszukuję, bo tam przysnąłem w jednym zakręcie. Adrenalina była wyczuwana, co podsyciło naszą ekscytację przed nadchodzącym wyścigiem. Okej, okay, i teraz jak to dalej wygląda? Też Niemcy, ale nieco krótszy odcinek, 3 km. A, miałem wam coś jeszcze pokazać, czekajcie. Rozpędzę moją rajdówę. To mamy też, zobaczcie, tutaj mapkę widoczną, ile już przejechaliśmy, jak w ogóle ten cały odcinek wygląda. No i jak widzicie, w tym trybie fotograficznym możemy się pobawić, jako że gra naprawdę ładnie wygląda wizualnie. Tutaj możemy sobie jakieś fajne foty postrzelać. Nie jest tutaj może jakiś ten tryb fotograficzny niesamowicie zaawansowany, natomiast możemy jakieś fajne
fotki sobie tutaj porobić. Ja tutaj pewnie będę w tym trybie sobie robił jakąś fotkę właśnie na miniaturkę. Też z tej perspektywy możecie sobie teraz zobaczyć, jakim autem w ogóle jedziemy. Mamy charakterystyczne te lampy, te kierunkowskazy i wydaje mi się, że z tej perspektywy ten samochód jest tutaj najlepiej widoczny i najłatwiej jest go tutaj scharakteryzować. Tak więc zróbmy sobie tutaj fotę. No i proszę bardzo, wracamy, moi drodzy, możemy też się poddać ewentualnie, ale lecimy sobie dalej. Left three. Right three. Jak widzicie, mamy nieco szerzej. Zresztą te tutaj pobocze trzeba uważać, żeby go nie zahaczyć. Left one. Left three. Right half in. Okej, 90. W grze też jest muzyka, natomiast ja musiałem ją, wiadomo, się jeszcze wyłączyć, tak więc to, co gdzieś tam w tle leci, to jest muzyka dodana przeze mnie, żebyście mieli tego świadomość. Right 3. Left square. Right 3. Jeszcze sobie włączymy kamerę z pierwszej osoby. Też fajnie się na niej jeździ, natomiast mnie osobiście wkurza, że jak gramy sobie na padzie czy na klawiaturze, to niestety, ale... Nie ma, wiecie, takiej płynności, jeśli chodzi o ruch tą kierownicą. Troszkę to zaburza według mnie imersję. Left square. Tych 90 dużo, można pocić. Wow! Wjeżdżamy do miasteczka! Ale to genialnie wygląda, kurde, jaram cię! Nie wiem, wiecie, tutaj mam fan z jazdy, tutaj mam fan patrząc, jak to wygląda wszystko wizualnie. I jeszcze przy okazji poznajemy nowe miejscówki, nie? No i moi drodzy, otrzymaliśmy nową furkę po tym rajdzie. Jest to Audica, co możecie zobaczyć po znaczku na grillu, ale widzicie, to wcześniej wam mówiłem, że tutaj nie są te auta 1:1, bo nie ma tutaj na przykład tych tutaj kół, tylko mamy jakieś takie, wiecie, inne figury. Natomiast każdy wie, że jest to Audi, nie? Czyli tak, mamy tutaj kupon na samochód, który już przed momentem widzieliście i jeszcze jest dodatka pilota z poprzedniego etapu. Etap nocny był szczególnie trudny ze względu na ograniczoną widoczność, zarówno kierowca jak i ja czuliśmy napięcie, ale udało nam się zachować spokój i skutecznie przedostać się przez ciemność. Ej, ten odcinek nie był w nocy. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale to już jest, moi drodzy, wszystko, jeśli chodzi o karierę Zdemka. Można sobie oczywiście gierkę dodać do listy życzeń, tak też po nagraniu uczynię. Tak więc, co mogliśmy zrobić, co wam mogłem pokazać tutaj w karierze, to wam pokazałem. Natomiast jeszcze teraz tak, tutaj możemy pewnie w pełnej wersji dopiero sobie wziąć innego pilota. Tutaj mam jakąś babeczkę i tutaj mam jakiegoś innego kolesia. Inny po prostu zespół, nie? My tutaj do dyspozycji mieliśmy tylko właśnie tego tutaj koleżkę, co nie? Zobaczmy sobie jeszcze, czy w szybkim wyścigu... Tak, w szybkim wyścigu mamy dwa nowe auto odblokowane, już tutaj widzę po tych ikonkach na dole. Mamy tutaj oczywiście furkę, którą zdobyliśmy i mieliśmy nawet informację oficjalną, to możemy sobie też kliknąć modyfikuj. Okej, okay. Uwolnij swoją kreatywność i pochwal się swoim stylem. Ta funkcja jest wciąż w przygotowaniu. Modyfikowanie samochodów będzie dostępne po premierze pełnej wersji gry. Czyli jak widzicie, mamy tutaj Peugeotika i możemy, zobaczcie, tutaj różne bodykity do niego sobie zamontować. Też automatycznie mamy, powiedzmy, taką informację, że będą różne kalkomanie tutaj dostępne. Też pewnie na PC się pojawią się jakieś różne mody, które dadzą nam takie oficjalne malowania tych legendarnych rajdówek. Tak więc tutaj mamy oczywiście Audice, tutaj mieliśmy furkę już wcześniej odblokowaną, no i tutaj to jest chyba Celica, tak? Czekajcie. Też poniekąd po tych nazwach można poznać, one są oczywiście zmienione, tutaj są to auta bez licencji, ale też...
No, powiedzmy. Powiedzmy, że możemy po nazwach. Nie do końca się widzę klei, ta moja teoria. Natomiast wiecie co? Przejedziemy się tą tutaj furką. Pokażę wam, jak tutaj ten samochód brzmi, jak wygląda. Kurde! Jak pocisk sunie ta rajdówa, o kurde! Zupełnie inaczej ten pojazd się prowadzi. Jest dużo, no na pewno też oglądając ten odcinek to jakby odczuwacie, że dużo szybciej ten pojazd tutaj jeździ. Brzmi też inaczej. Pokażę wam jeszcze pierwszą osobę. Ale to zapiernicza, co się dzieje? Nie no, rewelacja jest. Czemu ja nie dostałem takiej furki na start? To były w ogóle inne wrażenia. No i też w rankingu będzie można dzięki temu uzyskać dużo lepszy czas, nie? Może sobie przejedziemy 50% tego odcinka tym samochodem, a drugie 50% celiką. Jeszcze na szybko włączyłem tutaj tryb foto, aby zaprezentować wam, jak wygląda podczas takiego odcinka a furka z przodu, bo jednak no nie da się ukryć, że z przodu ten samochód wygląda dużo, dużo lepiej niż z tyłu, a nie ma takiej opcji, żeby wiecie, przełączyć się na kamerę, tak tylko wiecie, chwilowo, za siebie jakby, jak w wielu grach, aby właśnie pokazać wam przód auta, tak więc tak wygląda tutaj Audica i teraz zrobimy magiczne przejście na Celikę, dokładnie w tym samym miejscu. No i prawie w tym samym miejscu mamy tym razem Toyotę. Niestety w tym malowaniu nie oddaje zdecydowanie, więc mam nadzieję, że w pełnej wersji też będzie opcja założenia tego legendarnego malowania. Tak więc taki rzut okiem tutaj na przód tego auta. No i lecimy, moi drodzy. Nie jest to Audica, którą śmigałem wcześniej, więc samochód dużo wolniejszy, powiedziałbym nawet, że z tych, którymi jeździłem, a tylko trzymamy do wyboru, ten taki jest najwolniejszy. Najmniej robi wrażenie, przydałoby się założyć inne wody, inne malowanie, podubać troszeczkę przy tym aucie i wtedy można by było nim sobie śmigać, ale jak wam mówiłem, przejedziemy sobie resztę tego rajdu już tym samochodem. Bo w szybkiej grze tylko jest jeden odcinek, więc nie będę wam ciągle tego samego pokazywał. Jak będziecie zainteresowani tym tytułem, to na pewno jak wyjdzie pełna wersja gry, to wam coś jeszcze ponagrywam, tak więc stawiajcie łapki w górę, jeśli wam się odcinek i gra podoba. Dajcie też oczywiście znać, co o niej sądzicie. Ciekawi mnie, czy słyszeliście o niej wcześniej już i też taki hype macie na ten tytuł jak ja, czy dopiero dzięki mojemu odcinkowi się dowiedzieliście. Oj, tutaj ten zakręt za każdym razem mnie zwodzi. A, jeszcze pierwsza osoba. Jakąś rybę, jak widzicie, mamy tutaj zawieszoną. I jesteśmy na mecie. Czyli w demku do dyspozycji mamy tylko trzy furki, które sobie możemy tutaj odblokować, natomiast twórcy nam też tutaj spoilerują poniekąd, co będzie w pełnej wersji gry. No i mam też przy okazji do was zagadkę, zobaczymy, kto pierwszy z was w komentarzu odgadnie, jakie furki pozostałe będą w pełnej wersji gry. Są to legendarne rajdówki, tak więc myślę, że większość z was nie będzie z tym miała tutaj problemu. Nieco rajdówki widać też, mimo że ta płachta jest tutaj nałożona, to jest gdzieś tam widoczny ten charakterystyczny body
elektryki, to mamy też informacje o napędzie, o mocy, wadze, tak więc będą to przy okazji poniekąd jakieś podpowiedzi. Też można się lekko sugerować tymi własnymi nazwami, tak więc tak to tutaj się prezentuje. Zauważyłem, że mamy informacje o tym, jakie rajdy na pewno pojawią się w pełnej wersji gry. Jest to rajd Niemiec, który sobie tutaj właśnie rozgrywaliśmy. I tutaj mamy trzy trasy. Mamy też rajd Stanów Zjednoczonych, który jest nawet tutaj niewidoczny dla nas w wersji demo. I jest też rajd Finlandii. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś co najmniej trzy rajdy się pojawią, bo tylko trzy to naprawdę dosyć mało. Tak więc, moi drodzy, wchodzę sobie tutaj do tego menu i się z wami pomału będę żegnał. Powiem wam, że demko zaspokoiło moją ciekawość i tak jak miałem dosyć duży hype na ten tytuł, tak on nie zmalał. Jest cały czas naprawdę taka niecierpliwość, aż w końcu pojawi się pełna wersja gry. Jedyny zawód, jaki tutaj mam po zobaczeniu, jak wygląda cała gra, to to, że troszkę mało tych rajdówek jest i tych rajdów. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że tego będzie więcej w pełnej wersji gry lub po prostu będzie dodawane do gry z czasem, bo myślę, że jak będzie taka mała ilość tego wszystkiego, to po prostu szybko gra nam się znudzi, a tego bym nie chciał. Dajcie znać, co o tym tytule sądzicie, jak wam się podoba, czy też na niego czekacie tak samo jak i ja. Oceniajcie oczywiście w komentarzach, zagadkę też macie, tak więc rozwiązujcie. Kto pierwszy tutaj zgadnie, temu przypnę serducho w komentarzu. No i co, jak będzie pełna wersja gry, na pewno wam ją pokażę. Tak więc śledźcie kanał, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej materiałów z tej gry oglądać. A na teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!